Witam, Modrogę, pytam Loki. No, mówiłem, że się pouczę egipskich bogów, ale zrezygnowałem. 22 nie będę się uczył na pamięć, to nie lekcja historii. Ale tutaj mamy Izydę, która nas przywitała. Jest to bogini płodności i rodzin. Jak jest żoną, a zarazem i siostrą Ozyrysa. Dobrze słyszeliście. Żoną i siostrą Ozyrysa. Peggy, you have brought back what I asked of you. Take this as a way of thanks. I study ancient artifacts, and there is one object that I particularly desire. It is a heart scarab, a very rare jewel. But it is said that they are placed on certain mummies. You must visit several tombs and find one for me. If you bring me a heart scarab, I will reward you handsomely. Fajnie. Bingo! Dobra, to tu pójść, szamański ogień czy trująca ślina? Pytanie, czy iść na... czy w to... Dobra, tam szamański ogień. Więc tak, jest takich mniej więcej czterech głównych bogów. Nefdyt, Set, Izyda i Ozyrys. Izydę już poznaliście, Ozyrys to bóg świata podziemnego, Nefdyt jest boginią śmierci, a Set to tak zwany taki zły bóg, pan pustynnych burz, który ma głowę jako nieznanego stworzenia, chociaż moim zdaniem przypomina tą mrówkę jada. Dobra. Azteci, Egipcjan, nieukryta jaskinia. Chyba tam skoczymy jako stację. No. Za chwilę. Jeszcze coś zobaczę. Izyda. Wejdź do pałacu Seta. Na mumię. Moim zdaniem chyba każda mumia się nada. Czemu się nie uczyłem tych 22 bogów? Po części jestem leniwy. Po części to gra, a nie lekcja historii. A po części wątpię, żebyśmy spotkali tutaj wszystkich. Jesteście. A. Łożeś ty! Czym go karmili? Zgaduję, że moja modliczka... No... Skorpion! Raczej skorpionisko. Przy tych skorpionach, co ma... jeden youtuber je Ragnarok, to to... To jego skorpioniki są miłymi stworzonkami.
co tutaj by jeszcze poopowiadać wam? A, w zasadzie... Takie nawiązanie do gier. Czytam ostatnio sobie gazetę internetową, choć gazetę wyborczą. I tam się dowiedziałem, że niektóre gry są satanistyczne. Episkopat. Znaczy, może nie episkopat, ale tam jeden ksiądz się na to wypowiedział. Co mnie rozbawiło, bo ksiądz, który o tym opowiadał, użył obrazków z gier takich jak Diablo. Tak, dobrze słyszeliście, użył obrazków z Diablo. Tylko mu tam są pentagramy. No w sumie są, bo to przecież się walczy z Diabłem. Ale co najzabawniejsze, proszę. Powiedział, że tam się walczy, znaczy pomaga się właśnie złym istotom. Czy ja tutaj czegoś nie rozumiem? Czy po prostu księżurek czym coś mocnego brał? Rzekomo w tych grach też się podpisuje pakt z Diabłem i on dzięki temu no dostaje się do naszego świata. Ale w sumie wiecie co, to może być po części prawda. No bo przez wszystkie trzy części jestem sam nad Diablo. I taka jest niestety, ale prawda. Thrall, Kane i inni nas paskudnie wykorzystują, a my się znęcamy nad Diablo i jego przyjaciółmi. No jak tak możemy? To przecież Thrall, Kane i Kane i inni są źli. Czyli my też jesteśmy źli. My pomagamy nie aniołom, tylko demonom. Biorąc właśnie takie myślenie księżurka. Ja się czasami cieszę, że ja miałam normalnego księdza. I mam nadzieję, że jest dalej normalny. Bo nie chciałbym się dowiedzieć, że jest jednym z tych właśnie nawiedzonych. Szaman, oni stali tu. Muszę go zabrać do okulisty. Chcę wam jeszcze poopowiadać. No i właśnie chyba mi się skończył temat do rozmów. A nie, w sumie jak tak jesteśmy właśnie też przy religii, to pewnie wszyscy słyszeli też, że w niektórych katolickich szkołach zabroniono przynosić zestawy Hello Kitty. Tak, to Hello Kitty. Chodzącego na dwóch łapkach kotka w różowej sukience bez ust. Tak sobie rozmawiam ze znajomymi o tym. Nagle siedząca obok dziewczyna mówi właśnie, że i słusznie, bo tam nawet piekło jest w nazwie. No w sumie ma rację. Hell jest na początku. Chociaż każdy pisze się przez 2L.
A tam jest jedno, hello. Albo ja się nie znam na angielsku. Dobra, jak dalej? Teraz tą. Wolę zabić wszystko, a nie, że później będę miał problem z plecami. W sumie jak jesteśmy właśnie tak przy religii, to... To już od... Nie, rzucam chrześcijaństwo, znaczy... Rzucam temat chrześcijaństwa, bo to może przez początek może być ciekawe, ale... Później się może robić już nudne i niemiłe dla niektórych. A teraz poopowiadam wam o czymś o Egipcie. Takie moje... No, moje rozmyślania. Na przykład, że Ozyrys był pierwszym zombie na świecie. A czemu tak uważam? Z prostej przyczyny. Jego brat Set go zabił. Poćwiartował, porozrzucał, a Izyda, jego siostra, żona, a jeszcze jedno, Nefdyt, Seta, Izydy i Ozyrysa siostra, poślubiła Seta. Piękna jakaś rodzicza rodzinka, nie ma co. Zabawne, że właśnie w tych starych wierzeniach to siostra się zwykle żeni z bratem. Tak jak w Edypie. Kto czytał, to wie, o co mi chodzi. A kto nie, to tam syn poślubił matkę. I dopiero pod koniec się o tym dowiedział. I wracając do tego mojego spostrzeżenia, że Ozyrys był pierwszym zombie na świecie. No bo to prawda. Izyda go powstrzymała, chociaż w sumie to też dobrze byłby Frankenstein z niego. Izyda go powstrzymała, a Nefdyt ściągnęła jego duszę z powrotem z Królestwa Umarłych do ciała. I poza tym też widać na niektórych malowidłach jego, że jest jakby taki zielonkawy. A jakie są zwykle zombie w grach? Takie zielonkawe, zgniłe. Ponadto jest też taka inna moda. Ludzie sobie dodają taki zwierzęcy wygląd. Chyba kogoś to widział. Tam uszy, gdzieś ogon, gdzieś stała postura jako zwierzę. Egipcjanie byli w tym pierwsi. Bo większość ich bogów ma głowy z jakiegoś zwierzęta. To hipopotama, to ibisa, to anubisa, to kota, to lwa. Nawet sfinks ma głowę człowieka, a resztę lwa. Więc można powiedzieć, że to oni wszystko zaczęli, że Egipcjanie wszystko zaczęli. I chyba mi się właśnie tematy skończyły. No zgadałem się. A teraz będę milczał. Więcej tutaj nie możecie natrać?
wiem, czy będę próbował przechodzić wszystkie te trzy. Wow! Wszystkie te trzy poziomy trudności. Bo trochę to by zajęło czasu. Najwyżej ten let's play będzie bardzo długi. Dobra, jeszcze jedno do góry, o, już widać, gdzie skręcą. Ja lubię mitologie, takie właśnie starożytne, ale bardziej lubiłem greckie. Nie wiem, czy to dlatego, że w młodości naglądałem się za dużo tego Herkulesa, czy po prostu lepiej mi się to przyswajało. Po prostu lubię właśnie mitologię grecką. I wracając właśnie do tego, do wyglądu zwierzęcego, w Indiach też mają bieli. Też mają? Chyba mają jeszcze do tej pory. Bo ma tam na ich bogini czy bóg głowę słonia. Tego co kojarzę. Ale to moim zdaniem to Egipcjanie właśnie pierwsi wprowadzili tą modę. Ze zwierzęcymi głowami. Każdy egipski bóg szanujący się miał miasto, w którym żył. No 22 miast to nie jest zły wynik. Jak na obszar pustynny. No tak, tędy nie mogli zrobić przejścia. Muszę się przebijać przez największy bajzel w życiu.
takie są chyba, jeśli dobrze pamiętam, to trzy obszary. Takie podobne, a później zmiana klimatu. Dałoby się znów coś pomarańczowego. Kurde, musiałeś. To mi jak daleko? Aha, jeszcze jedno pomieszczenie. Zastanawiam się, czy przyjechać, którą to było dość blisko, ale widzę, że jeszcze raz muszę. Tak mało znaczy, że to jest jakiś czempion. I jest. Poradziła sobie, szkoda. Oj. Fajnie, modliszka sobie nie poradziła, pająk poradził sobie śpiewająco. Zaraz, drugiego wzywam. Który i tak jest zaraz obok, przejście dalej. Nie ma skrzyni? Czy ja jestem po prostu ślepy tu? Dobra, co dalej? Serce pałacu Seta. Very interesting. Instead of a crumbling old cave forgotten by time, we find a splendid palace. I think that we have found Seth's hideaway. Later on, I'll tell you what I have in mind. But for now, we must try and find part of the body of Osiris, god of the dead, that Seth cut into pieces. Part of the body must lie within the palace. Okej, czyli chyba twórcy musieli trochę poprzestawiać. Bo Zyry stał się bogiem zmarłych, jak już idę tego posklejała do innej całości. Mam nadzieję, że wszystko zapamiętała i wszystko znalazła. I najważniejszą część faceta też znalazła. Chociażby wtedy to tłumaczyło, czemu Ozyrys był taki zielony. W zazdrości do innych męskich bogów.